Ponad 2 lata pracy przed dworcem PKP na Placu Piastów na ulicy Bohaterów Getta, ale tak naprawdę to praktycznie cała obecna kadencja to jest okres zmian w centrum, w ścisłym centrum miasta. Przypomnę, że zrobiliśmy też zupełną rewitalizację skweru nad DTS-ką, przebudowano również ulicę Piwną, wreszcie rozwiązał się problem terenu po byłej hucie 1 maja czy w byłej hucie Gliwice. Także mówimy o tym, że zmieniliśmy całe ścisłe centrum Gliwic, no bo te tereny dookoła dworca to jest taka wizytówka miasta. Jest ładniej, jest tak, tylko troszkę mało zieleni, tak powiedzmy, że tak jednak od tych betonu, także tego, ale ogólnie jest miło, fajnie. Za dużo betonu jest po prostu. Tutaj te donice, no przecież te drzewa mogły rosnąć w ziemi, a nie w donicach. Przecież to trzeba podlewać cały czas, przecież to są koszty utrzymania tego. Wybetonowane po horyzont. Drzewka, miniaturki, no nie wiadomo dla kogo ten plac, zwłaszcza jak jest dzisiejsza pogoda, świetnie widać, posiedzieć proszę sobie tam godzinkę i będzie super. Jeżeli chodzi o temat betonu, no to oczywiście on zawsze powraca we wszystkich polskich miastach. Przypomnę, że w zeszłym roku na gliwickim rynku były zmiany i ludzie mówili o betonozie, dzisiaj wszyscy są zachwyceni drzewami. Na terenie tej inwestycji posadzono 2 razy więcej drzew niż tam było, jest tam o wiele większa powierzchnia biologiczna, w sensie powierzchnia trawników, klombów, skwerów jest wyższa, większa niż była przed remontem, więc tej betonozy, jeżeli już to jest mniej. Natomiast dajmy sobie, myślę, około roku i będziemy się zapewne zachwycać tym miejscem, mniej więcej tak jak w tej chwili zachwycamy się rynkiem czy skwerem europejskim.